Hej, hej, dzień dobry czarodzieje! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PlayStation 2. I jesteśmy w trakcie przemierzenia lokacji w pobliżu chatki Hagrida, bo mamy nowe zaklęcia, więc mamy możliwość dotarcia w nowe miejsca. Dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie lajki i komentarze pod poprzednim odcinkiem. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że pamiętacie i oczywiście przypominam o tym, żeby również dzisiaj zostawić łapę w górę i komentarz, bo to naprawdę pomaga. A jeśli o pomaganiu mówimy, dziękuję bardzo serdecznie nowym wspierającym mój kanał YouTube. Jest to Dragon, który powraca do wsparcia po jakimś czasie. I jest to również Gosia. Dziękuję wam bardzo serdecznie, jak i również dziękuję wszystkim wspierającym, którzy nadal z miesiąca na miesiąc wspierają to, co robię, wspierają mój kanał. Dziękuję wam, kochani, bardzo serdecznie za to, co robicie. Wielkie serducho. No i jak ktoś by chciał dołączyć do tak zacnego grona, to zachęcam do zainteresowania się przyciskiem Wesprzyj na kanale. A my lecimy dalej. Przed nami chochliki, ja je będę nazywał chochlikami, bo one jakieś, nie wiem, nazwali je lafiryndami. I brzmi to dość nieładnie, więc może jednak nie będziemy nazywać je lafiryndami, chociaż z drugiej strony... Flipendo! Flipendo! O kurczę, ty. Flipendo! Ty, jak one daleko są? Okej, jest git. Flipendo! No gdzie, Harry, gdzie? Flipendo! Tu masz, cyk. I tamta poleciała gdzieś daleko. Chociaż może podleci? Flipendo! Jest, super. Dobra, mamy chyba wszystkie. I tutaj była jakaś skrzynka. Ale z niczym chyba takim fantastycznym. Kociołkowy piegusek, po prostu. Kociołkowy piegusek. Dobra. Czy my możemy wejść tam do tego drzewa? Chyba nie. Ale tu możemy coś zrobić chyba. No, niby tak, w sensie jest tutaj taka śruba. Można byłoby to podnieść, ale nie mamy w co zarzucać zaklęciem. Może gdzieś tam od góry, nie? Może gdzieś tam od góry będzie flipendo do zarzucenia. Zobaczmy. A no, niekoniecznie. Kształt gumochłona. No, faktycznie kształt gumochłona. To co, ja mam go tutaj przynieść? Bo gumochłon... Ja jeszcze chyba z gumochłonami nie miałem do czynienia. W sensie, ani jednego gumochłona nie z... O. This must be a flobberworm. Now how do I get the mucus? O kurde, nie pamiętam, co było napisane w bestiariuszu. Mieliśmy coś o bestiariuszu. Ukończone zadania szkolne, archiwum, księga zaklęć, Forio Brutti. I teraz tak, gdzie jest gumochłon? Nie. 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 A-a. A-a. To też nie. Nie. To też nie. Kurde, gdzie to... Nie, mackomor to nie. Jadowita tentakula. O, jest. Gruby brązowy gumochłon może urosnąć do 25 cm. Oba końce tego zwierzęcia wytwarzają śluz, którego można używać do zagęszczania eliksirów. Ulubionym pokarmem gumochłona jest sałata. Choć może zjadać wszystkie rośliny. No to czyli nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę nic. A, można go tak przenieść. Okej. Okay. Git. Oła. No co jest, ty? Harry. Nie tak blisko. Dobra, jest git. Jesteśmy na dobrej drodze. O, jest. Bardzo dobrze. No i teraz pojawiło się flipendo do zarzucenia. Więc teraz lecimy na dół. No i tak jak też wspominaliście, słuchajcie, w komentarzach, teraz z racji tego, że mamy wszystkie możliwe zaklęcia, to możemy powrócić do niektórych zajęć. Na przykład właśnie wyeliminować tentakulę u profesor Sprout, nie? Tam, gdzie mieliśmy chyba Defindo. A tutaj chyba trzeba szybciej, bo to się wolno rusza. No kurde, serio? No
No nie mówcie, że ja muszę to mocno za... Okej, zarzucamy mocno. Ty, no co jest? Ani mocno? O, jest, dobra, git. O Jezu, czuję się po... Ojej, czuję się winny. Ja zgniotłem tego gumochłona. A mogłem mu dać sałatę. No cóż, no ale co, co by nie mówić, no potrzebujemy składników dla... profesora Snape'a. Więc jakby co, to nie ja. To profesor Snape. Antidotum na popularne... To sobie przeczytałem. W każdym razie antidotum na popularne trucizny, tak? To jest to, o co nam chodziło. No to czyli w takim razie wydaje mi się, że lokacje w pobliżu chatki Hagrida mamy totalnie zrobione. Moglibyśmy jeszcze spróbować wrócić właśnie do wyzwania z profesor Sprout, jak tu już jesteśmy. Jesteśmy w pobliżu. I tam na pewno Defindo byśmy zarzucili. Zastanawiam się tylko tak, czy musimy przejść całe wyzwanie od początku do końca? Można w coś tu rzucić. Czy musimy przejść całe wyzwanie od początku do końca? Czy możemy tylko i wyłącznie dozbierać te tarcze, których nam brakuje? Ty, były tu jakieś... Coś tam było. Dobra, otwieramy, wychodzimy i idziemy właśnie w kierunku szklarni. Bo tam pamiętam, że mamy jeszcze tentakulę do ubicia. Moją ulubioną. Czyli co, Defindo i Incendio chyba, nie? No nie było. Tup, 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 tup. Mogliśmy, kurde, się trochę polansować i wziąć sobie Nimbusa 2000. Dobra, włazimy tutaj. Też przy okazji podejrzewam, że przechodząc po raz kolejny jakieś wyzwanie, jakąś lekcję, możemy zdobyć po raz kolejny punkty dla naszego domu. Podejrzewam, że działa to podobnie jak w przypadku lotów na miotle. Prawda? Tylko teraz, gdzie to się rozpoczyna? To chyba trzeba było wejść do jakiejś dziury, nie? Tu nie. Kurde, pytanie, czy profesor Sprout nam pozwoli w ogóle wykonać jeszcze raz to samo zadanie? Tu chyba nie. Dobra, to jest chyba ta duża szklarnia, tak? Jeszcze tylko tak sobie sprawdzę. Chyba to jest ta duża szklarnia tutaj. Git. Co tu jest na środku? Co to jest tu się na środku? Jezu, jakiś jacuzzi zrobili. Z podświetlaniem LED-owym. Wpełznij do... Oho! To chyba tutaj się zaczynało, nie? Chyba tak. Dobra. I tutaj gdzieś zaraz mieliśmy obok Defindo. Tak, jest. Dobra, tylko musielibyśmy sobie zmienić. Okej. Defindo! A, czyżby jakiś skrót? Czekajcie, jeszcze sprawdzę, co to było tutaj. A, to okej. Ogr. To z nim mieliśmy do czynienia. Skrzynka! Skrzynka, skrzynka, skrzynka. A pumpkin pasty. Ciasteczko dyniowe. Przyda się, bo mamy, kurde, trochę mało zdrowia. Aha, tentakula. Dobra, czyli potrzebujemy zrobić tak. No. Boże, jak ja go nienawidzę. No, co jest? Defindo! 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 Dobra, mam cię. Incendio! Świetnie. Najgorsze jest to, że tutaj nie mamy niestety paska zdrowia. Defindo! Defindo! A, kurde, dostęp. Nie. To jest dwa.
trafił mnie, dobra. Trzeci raz. Świetnie. Przydałaby się jakaś żaba czekoladowa w pobliżu. Czekoladowe żaby w twojej okolicy. Oh shit. Myk. Kurde, jeszcze, no co za menda. Menda paździoch. No bez jaj. Oj. I cyk. No kurde, jeszcze, jakie to jest twarde. O, nie, jednak nie. Jakie to jest twarde. I tam mamy tarczę. Więc zobaczymy, czy nam się zaliczy jako pierwsza, czy jako kolejna jakaś tam. I to nie jest ta tentakula, która chyba była na samym końcu wyzwania, nie? Ona była w jakimś innym loku, w jakiejś innej takiej miejscówce. Chauncey Oldridge. Okej, okay, powtórka. Mungo Bonham. Też powtórka. To jest akurat nówka. Sacharissa Tugwood. To jest powtórka. Heathcote Barbary. I nowa karta. Dobra, całkiem git. Wyszło całkiem nieźle. Zobaczmy. Tarcza z zadania. Pierwsza, więc wydaje mi się, że musimy niestety, ale ponownie zebrać, znaczy spróbować zebrać, bo nie wiem, czy mi się uda, 10 tarcz w tym wyzwaniu. Oho. A gdzie my tędy przejdziemy? Możemy tędy przejść? Ty, nie da rady. Albo może to była ta tentakula? Nie, to chyba ta tentakula jednak była. Tak, bo tutaj było wyjście. Dobra, czyli mogliśmy sobie zrobić taki skrót. Mogliśmy sobie zrobić skrót. Czyli jeszcze raz musimy tego trolla przejść. No dobra, słuchajcie. Fine with me, tylko że musimy Spongify'a ogarnąć. No i być oczywiście uważnym i słuchać dokładnie, nasłuchiwać tarcz. Gdzie są tarcze? Żeby zabrać 10. Aha, Spongify! Z tymi trollami też jest wkurzające, no bo jednak one niestety nie są aż takie responsywne. Dobra, musimy go jakoś odciągnąć od tego. Całkiem nieźle. Czekoladowa żaba. Co? No, come on, serio, jeszcze raz? Okej. Okay. Odciągnijmy go od tego. Dostał, dobrze. Dostał, dobrze. I jeszcze raz. O, ale combo breaker. Słuchajcie, trzy razy w tym samym miejscu. No, dochodzimy do wprawy. I teraz zobaczcie, jak czujecie moment, w którym jesteście fantastycznym czarodziejem. Jak dobrze wam to idzie, nie? No i teraz, okej, okay, jest tarcza, czyli mamy drugą. Zbierzmy sobie ją od razu. A challenge shield. A challenge shield. Yeah. This is adventure. A cauldron cake. Świetnie. Zdrówko. O, i to jest to miejsce, w którym, słuchajcie, można było nafarmić tyle fasolek. Rip. Mmm, curry. O, tak. Jeszcze. Wydajesz tutaj. Ale farmienie będzie. O Jezu, na tych krzaczorach. Dobra, już nie ma więcej. Świetnie, 76. Patrzcie, jak wyskakują. Jak tak zwany Filip z konopi. Świetnie. Czy jeszcze gdzieś? Te tarcze w ogóle, one je słychać, więc trzeba będzie nasłuchiwać. Kurde, mega chciałbym zebrać wszystkie tarcze w tym wyzwaniu.
No tak naprawdę to było przedostatnie, bo ostatnie z Incendio, no coffee. Podczas niego mieliśmy już wszystkie zaklęcia, nie? Więc tam mogliśmy te 10 zebrać. Więc tutaj spoko. A tutaj, no trzeba by było się... O, zrzuciłem skubańca. Wrzućmy. Tarcza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydaje mi się, że pięć albo cztery razy można walnąć w te krzaczory, żeby dostać za nie fasolki. I proszę bardzo, jest tarcza. Świetnie. Swoją drogą też słusznie ktoś ostatnio zwrócił uwagę, tam z tą Hedwigą, tutaj wiem, że też będzie chyba jakiś motyw z Hedwigą, że niestety, ale zdarza się tak, czekajcie, nasłuchiwałem, czy tutaj nie ma tarczy jeszcze jednej, zdarza się czasami tak, że oczywiście ja grając widzę trochę mniej niż wy oglądając, czasami na niektóre rzeczy inaczej zwracamy uwagę, albo na przykład ja nie mam aż takiej podzielonej uwagi, żeby tak dużo rzeczy naraz ogarniać, więc... Piszcie swobodnie, nie? Okej, okay, nie słyszę. Ja tak na jedną słuchawkę nasłuchuję, bo oczywiście mam świadomość tego, że niestety, ale może jak zwykle zawitać do nas kurier. O nie, no tam to nie zbiorę. Tarcza. Tarcza tutaj. A, pamiętam, że jej nie udało nam się... Pamiętam, że nie udało nam się jej tutaj ogarnąć. How am I going to get past these? I teraz wydaje mi się, że to trzeba było spalić, nie? Incendio! 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 Nie, zaraz, jak było z tymi typami? Incendio! I need to find something to squash them. Żeby... Nie. Te możemy w jakiś sposób inny ogarnąć. Incendio! Incendio! Nie, to jest kurde jaki? Defendo! A może to było Defindo? Czekaj. Może to było Defindo, Incendio i Defindo, nie? Już nie pamiętam, kurde. Defendo! Defendo! Tak! Defendo! Defendo! Okej, mamy to. Defendo! Defendo! No patrz. Defendo! Cyk. I Defindo. Super. Jej, kolejna tarcza. 4. Świetnie. To w takim razie można by było zarzucić tutaj Flipendo i resztę zmiażdżyć, bo nie będziemy się z każdym takim pojedynczym męczyć, nie? Coś tutaj jeszcze więcej jest? Nie? No oczywiście fasolki. No kurde, tylko pytanie, czy ja potrzebuję tak dużej ilości fasolek? 105. Vomit flavor. Też ktoś słusznie zauważył, że skąd Harry wie, jaki jest smak danej fasolki, jeśli on zbiera te fasolki do taśki, nie? Do sakwy, do worka. To co, je próbuje tak językiem, a później mówi, niedobre, chowam do sakiewki. Dobra, gdzieś tutaj jest tarcza. Revolting! Vomit flavor. Mamy to. O! Cool. Karma dla słów. Po pierwsze mamy jedną tarczę, która tutaj była schowana. To niestety nic z tym nie zrobię. To Lumos mogłoby dłużej świecić bez kitu. Dobra, dawaj mocno. Lumos! Okej. Dawaj, wezwij Hedwigę. Ja zapomniałem, że my ją wzywamy, a dopiero później ją karmimy i ona coś tam robi, nie? Proszę bardzo. Super. I sama to zrobiła bez większego problemu. Nawet nie musiałem jej o to prosić. A to tak naprawdę jest potrzebne nam tylko i wyłącznie do tego, żeby stąd wyjść. Ale gargulec, ale ma klatę. Dobra. Poproszę gargulcu o wyjście.
Czyli w takim razie ostateczny boss na tej map, na tym wyzwaniu, czyli Tentakula, będzie już pokonana. Jeśli dobrze się orientuję. Dobra, już walić te krzaczory i te fasolki. Będziemy tych fasolek mieć jeszcze chyba od zarypania. Zastanawiam się, jak z kartami. Czy ja będę musiał te karty losowo wyciągać od Freda i George'a? Z tej skrzynki losowej? Czy niekoniecznie? O, tam były te... te bulwy takie, te purchawy. Okej. Zapraszam jeszcze raz. Całkiem nieźle. Sobie dobrą miejscówkę znalazłem, nie? Do ubijania tych psiurów. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Kurde, dobrze. Ale weszło. I został ostatni. No giń! Znaczy giń. Mówiąc do upiora i ducha giń, nie? Dobra, super, mamy to. Nice. Nice, nice, nice. Very nice. Dobra, tutaj już nie mamy nic więcej. Ale tutaj z kolei żabkę bym chętnie wciągnął. No patrz, to Defindo totalnie nie umie trafiać samo z siebie. Musimy naprawdę wycelować. No gdzie w tamtego? Myk, zmniejszyć i odciąć. Zmniejszyć i odciąć. I jeszcze raz. No. Pięknie. Dobra, zabieramy to. Co my tutaj mamy? Kociołkowy piegusek. Ty, nawet my w ogóle na tym wyzwaniu jesteśmy w stanie się zregenerować całkiem nieźle. Kur... zapiał. Zaskoczyłem. W niektórych obszarach jest strasznie ciemno. Nie widzę, gdzie jest Gzyms. A jeszcze ta kamera nie pomaga. Jeśli ktoś kiedykolwiek będzie narzekał jeszcze raz na... te kamery w Souls-like'ach, to mu dam do zagrania, kurde, tego Harry'ego Pottera, nie? Peppermint. Dobra, wszystko. Dawaj żabulca. I w takim razie... Defindo. No, Defindo. Tam na górę Defindo, O, właśnie. Defindo! No, serio? Defindo! O, właśnie. To Defindo wydaje mi się, że najgorzej działa, jeśli chodzi o celowanie. Naprawdę jest wkurzające. Dobra, dawaj jednego. Do dziury. Ała, ty franco! Booger flavor. Peppermint. Gdzie on jest? Dawaj go. Co za łajza. Rzuć w dół? Coś z tego dostaniemy? No jasne, że tak. Kufer, który już niestety otwieraliśmy wcześniej. Więc nic z tego. Czekoladowa żaba. I chyba... nie słyszę nigdzie. A, teraz zacząłem słyszeć. Słyszę, słyszę, słyszę. Gdzieś tutaj jest tarcza. Ale bardziej od tej strony. Dobra. Zjeżdżamy na dół. Gdzieś tu jest tarcza. Lumos? Tu nie wejdziemy? Co jest? Dobra, idę w prawo. Gdzieś tu musi być ta tarczocha. Już kurde, nie pamiętam wszystkich tych tarcz, gdzie one są.
Wait, cofka. Fuck, mam nadzieję, że będę mógł się cofnąć. Tutaj szło się przecież dalej. Ja na razie nie chcę tu iść dalej. Jeszcze z drugiej strony była tarcza. Musimy po nią wrócić. Gdzieś? Jest! Mam cię! Dobra. I to mamy 6 tarcz. Dobra, walić te. Earwax flavor! Walić te fasolki. Chociaż jak zbierzemy 150, to będziemy mogli wydać później, nie? Podczas nocki w Hogwarcie. A my chyba na nockę tak naprawdę idziemy, bo to mamy teraz zakończyć dzień. Fishy! Sardine flavor! 130. I tu wracamy do naszego trolla. Nie wiem, czy ten troll dawał nam tą. Nie wiem, czy ten troll. Co, on na łyżwach jeździ? What the hell? Czy on dawał nam tarczę? To śmieszny troll. Spongify! 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 Ale przywalił! Spongify! Spongify! Ty, no chyba znalazłem na niego sposób. Spongify! Spongify! No dawaj jeszcze raz. Leszczyk! Ale łatwo! No i tak, dostaliśmy skrzynkę, ale niestety w skrzynce pusto, no bo już raz to zbieraliśmy. Dobra, żabulec. No i mamy full HP i to się respektuje, to się szanuje. Czy coś tutaj pod spodem? Niestety nic. Ale tu słyszę i tu będzie chyba z drugiej strony ta tarcza. Potrzebujemy jeszcze 4 tarcz, żeby mieć wszystkie. Tylko pytanie, kto nas oceni? Bo w zasadzie profesor Sprout tutaj nie ma. Tędy. Hop. Jest tu coś do wyeliminowania? Raczej nie. Dependo! 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 Okej, okay. Chyba się zawinęły w liścia, nie? Pięknie. O kurde. Na górę. Dependo! Dependo! Możesz zobaczyć do przodu, bo nic nie widzę. Okej, okay, chyba wszystkie wyeliminowane. Świetnie. Dzięki temu. Oho, co to było? A to drewniak jest chyba. Oh shit, wysoko. Oh shit, tu są drewniaki! Dependo! 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 Dobra, rozpaćkani. Czyli tu nie ma nic. Tu jest jedna tarcza. Czyli tu mamy 7. I jeszcze 3. Na pewno jedna jest na górze, to będzie 8. Chyba za korzeniami jest 9. Pytanie, gdzie będzie 10. A pumpkin pasty. Ciasteczko dyniowe. Świetnie. A challenge shield. Czyli tu mamy tarczę. 8. 9 na pewno jest. To tam widzieliśmy. Tylko pytanie, gdzie będzie 10. No właśnie, na górę, no. No Harry. Tu, możesz. Okej. Okay. Teraz musimy badylać naokoło, nie? Okej. Okay. I teraz już mamy opcję na to, żeby wyeliminować te bulwy. Wiemy, jak to zrobić, więc mam nadzieję, że nam się to uda. Bez większych problemów. Tylko potrzebujemy nie to, potrzebujemy cięcia. I myk.
Dobra, świetnie. Poszukiwaniu kolejnej tarczuchy. Dependal! O, kurde, nie trafiłem, jakim cudem. Dependal! Dobra, wyeliminowana. Dependal! Ta też wyeliminowana. Super. Świetnie. I mamy kolejne kochliki. Dependal! Dependal! Myk. Dependal! No, kurde, odsu... chodź tu. Dependal! Co za menda? Fuck! Dependal! I teraz jeden pro... No! Harry! Proszę cię! Ty weź no ogarnij. Świetnie. No! Co za menda! Dependal! Dependal! I tutaj chyba była skrzynia, ale my już ją... ogarnęliśmy. Ona tu ma, Ignajku. No! A, zapomniałem, że jego trzeba dwa razy. Dawaj. I do środka. Siup. Jest tarcza. Dobra, mamy 10. Ale dobrze. Myk. I idziemy tarczą. Nice. Ale dobrze, 10 tarcz. Woo! Świetnie. I teraz jesteśmy w lokacji chyba tam, gdzie dokładnie chciałem wyjść i tu była ta tentakula. Mamy załatwione to, słuchajcie, wszystko. 10 tarcz. Pytanie, czy cokolwiek dostaniemy za to, że mamy 10 tarcz. W sensie, jak powtórzyłem zadanie, to czy my coś z tego dostaniemy? Bo zobaczcie, nie było takiego oficjalnego wyjścia do profesor Sprout. I tutaj faktycznie... An outstanding display, Mr. Potter. You receive the highest grade, a distinction. Well done. Definite improvement, Potter. Good work. Ty, plus 20 punktów dostałem. Czyli chyba dostajemy, czyli dostajemy różnicę pomiędzy tym, co dostaliśmy oficjalnie na lekcji, a tym, co polepszyliśmy wynik teraz, przechodząc jeszcze raz. Tak mi się wydaje, że to tak w takim razie działa. Mm. No i oczywiście mieliśmy dostęp też do niektórych miejsc, na przykład z paczką kart, prawda? Więc to też jest na plus, wydaje mi się. Dobra, słuchajcie, to w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was. I widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.